Dzisiaj chciałbym omówić 5 wybranych bitew, które miały wpływ na losy ludzkości. Są to jedynie niektóre bitwy wybrane z list, przygotowanych m.in. przez Edwarda Cressiego oraz Lorda Dabernona. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Bitwy będę omawiał coraz bardziej cofając się w czasie. Pierwsza z nich to bitwa stalingradzka. Hitler, zdobywając Stalingrad, chciał przejść do zdobycia Kaukazu. Był to bez wątpienia strategiczny punkt. Była to jedna z największych bitew podczas II wojny światowej. Klęska Niemiec doprowadziła do przejęcia inicjatywy przez Związek Radziecki. Walka była niezwykle krwawa. Pod koniec 1942 roku niemiecka armia została okrążona przez Sowietów w tzw. kocioł, z którego Niemcom nie udało się wydostać. Wielu Niemców zginęło nie w wyniku walki, lecz z głodu lub z zimna. Próby pomocy otoczonej niemieckiej armii nie powiodły się. Co roku 15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Jest to rocznica zwycięstwa nad Armią Czerwoną na Mazowszu podczas wojny z bolszewikami. Czynnikami, które wpłynęły na sukces, było rozbicie Armii Czerwonej na dwa fronty. Odległość między nimi ciągle się powiększała. Ponadto nieocenione było złamanie szyfrów przez polskich kryptologów oraz przejęcie wrogiej radiostacji. Józef Piłsudski znał przyszłe ruchy wrogich wojsk. Mobilizacja kraju, który dopiero co odzyskał niepodległość, pozwoliła uniknąć rozlewu komunizmu na resztę Europy. Ofensywa bolszewików wskazywała na potencjalną porażkę Polski, jednak Piłsudski wykorzystał rozbicie wrogiej armii. Podczas bitwy otrzymywaliśmy regularną pomoc od Węgier. Napoleon Bonaparte powraca z wygnania na Elbie i zbiera armię, chcąc po raz kolejny spróbować podbić Europę. Zaczyna się tak zwane 100 dni Napoleona. Ruszył on w kierunku dzisiejszej Belgii, jednak jego plany legły w gruzach pod Waterloo. Napoleon przegrywa oraz jest zmuszony do abdykacji, po czym zostaje internowany na Wyspę Świętej Heleny. Dla Europy jest to kluczowy moment. Kończy się epoka wojen napoleońskich, a w życie wchodzą postanowienia ustanowione podczas Kongresu Wiedeńskiego. Zaczyna się nowy ład w Europie. Cofamy się do czasów wojny stuletniej, która swoją drogą 100 lat nie trwała i jest nazywana pierwszą ogólnoeuropejską wojną. Oblężenie Orleanu stanowiło punkt zwrotny po serii porażek Francuzów. Orlean był strategicznym punktem, zaś jego zdobycie miało ziścić wizję króla Anglii, Henryka V, chcącego zjednoczyć Francję i Anglię pod jednym berłem. Podczas oblężenia miasta kluczowe znaczenie miała Joanna d'Arc, która twierdziła, że miała widzenie od Boga, podczas którego otrzymała polecenie wyzwolenia ojczyzny. Doprowadziła do zwycięstw Francji i przyczyniła się pośrednio do koronacji Karola VII na króla Francji, zaś w XX wieku została ustanowiona patronką Francji. Ostatnia omawiana bitwa jest określana jako powstrzymanie Arabów przed przejęciem Europy. Państwo Mahometa rozciągało się od granic Indii po zachodnie granice Afryki. Po opanowaniu Półwyspu Iberyjskiego następnym oczywistym celem było przejęcie Królestwa Franków. Wojska Karola Mota przyjęły defensywną postawę, zaś ataki Arabów nie przyniosły oczekiwanego skutku. Bitwa pod Poitiers, oprócz zatrzymania najazdu wrogich sił, umocniła pozycję władcy Franków. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. To wszystko na dziś. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to komentujcie i zostawiajcie łapki w górę. Ponadto zachęcam Was do zostawienia suba z dzwonkiem. Do usłyszenia.